myślę, że warto podkreślać te jakże ważne wydarzenia, które miały miejsce w historii naszego miasta. Wydarzenia, które wspólnie wszyscy mieszkańcy przeżywali. Łódź przedwojenna, Łódź wielowyznaniowa, wielokulturowa, a jednak już w tamtych czasach ludzie mieli wspólne pomysły, wspólne plany co do rozwoju tego miasta, co do zaznaczenia swojej obecności tutaj. I myślę, że bardzo piękna inicjatywa, że wspólnie chcemy przywrócić miastu ten dzwon, który przed laty wszyscy mieszkańcy, niezależnie od wyznania, niezależnie od narodowości, ufundowali. I że po tylu latach możemy wspominać tamte wydarzenia, ale też i z nadzieją spoglądać w przyszłość. To, co my dzisiaj robimy, to nam się wydaje może już jakoś bardziej oczywiste. Natomiast jeżeli spojrzymy na ludzi, którzy pod koniec XIX wieku, czy na początku XX wieku tworzyli to miasto, tworzyli tutaj przemysł, ale też tworzyli miejsca, z których do dzisiaj korzystamy, czy to były kościoły, czy to były szpitale, czy inne budynki użyteczności publicznej, to widzimy, że oni w tamtych czasach, jeszcze przecież przed postanowieniami II Soboru Watykańskiego, już ze sobą współpracowali, już ze sobą rozmawiali, mieli wspólne plany, wspólne marzenia, które chcieli realizować. Także my dzisiaj nie możemy nic innego robić, jak tylko nawiązywać do tego i próbować szukać porozumienia, jakichś wspólnych inicjatyw, wspólnych projektów, pod którymi wszyscy będziemy chcieli się podpisać. Tak, miałem problem ze znalezieniem jakiegoś święta, żeby nie podkreślać tego, co nas dzieli, no bo mógłbym zaproponować 31 października, czyli Dzień Pamiątki Reformacji, czy jakieś inne święto, może bardziej utożsamiane z Kościołem Ewangelickim, a stwierdziłem, że raczej powinniśmy koncentrować się na tym, co nas łączy, a chyba nic bardziej nas nie łączy niż święto zesłania Ducha Świętego, kiedy wszyscy jako chrześcijanie wierzymy, kiedy został to powołany pierwszy zbór, pierwszy kościół chrześcijański w Jerozolimie.